Wróciła, jak jego nie było, kiedy przyszedł do niej, jak ona poszła do niego wtedy. Ta taka siostra, miała taką siostrę, jakiego brata, później ona przyszła do tego męża, do tego dziadka, co ona od dwójki. Hi guys, welcome back to the channel. If you're watching me for the first time, my name is Seed, and I am super, super excited to be here. Guys, we're checking out a video today, and this one is... This is all the way to Poland, all right? And this is from Kabaret, and it's titled Neon Lights. Okay, guys. This, I'm about to have a good laugh, all right? I've reacted to a couple of videos from Kabaret. Okay, guys, and it was really amazing, okay? I'm super excited to check this one out if you haven't subscribed to the channel yet. Please smash the like button, subscribe to the channel, and turn on that notification bell, guys, so you don't miss out whenever I upload a new video, okay? To my returning subscribers, hey, I love you guys so, so much. Thank you guys for always, always tuning in. Without wasting too much of your time, guys, let's check this out. Prosi do kościoła przyjść, tylko tutaj trzeba zdjęcia robić. Proszę. Parafianie. Kościelny! I tak wiem, że pod drzwiami podsłuchujecie, proszę do mnie. Kościelny! 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 No co za malepeta. Chodź tutaj! Zostaw ten opłatek. Już, pełna gęba. Przełknij. Ksiądz mnie wołał? Tak. Ja nic nie słyszałem, bo mi klamka w ucho weszła. Ale niech będzie pochwalony, proszę księdza, wasza emulsjo. Tak. Jestem. Pochwalone, powiadajcie lepiej, co we wsi słychować. We wsi co się stało? Tak. Wróciła ze Stanów Zjednoczonych ta Pacja Czakoła. Która? No, Pacja Czakoła, ta córka tej Pacja Czakoły, najstarszej tego syna, brata, ta co miała tego męża takiego pierwszego, ona tej siostry takiej drugiej, co ona miała tego pierwszego, tego, ta druga, co ona wyszła za tego pierwszego, jak on wychodził, kiedy ona wróciła, jak jego nie było, kiedy on przyszedł do niej, jak ona poszła do niego wtedy. Ta taka siostra, miała taką siostrę, jakiego brata, później ona przyszła do tego męża, do tego dziadka, co ona od dwójka tego pierwszego, od tej takiej pierwszej, co ona ta, takie miała, takie właśnie, takie miała, właśnie takie, dobre, właśnie takie miała, takie. Która to? To jest ta, przed chwilą przecież całe drzewo geologiczne przedstawiłem. Nie kojarzę kobiety, która to jest. No kobieta, która? To jest ta taka, co tych synów tyle miała. Pamiętasz, ksiądz, co kiedyś ten, jeden za komunię zapłacił, a później siedmiu przyszło? Takie paciaciaki biegały, takie małe paciaciątka, takie paciaciaj, 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 paciaciaj. A na końcu pies. Psa kojarzę. No to ona przed psem biegła. Cofnąć? Nie widzę, tyłem biegnie tam. No tyłem biegnie, bo cofałem, nie? Ale pies zasłania, o, ogonem rusza. To nie ogon. No co to jest? No, nieważne, to. Inaczej kobietę mi tłumaczy. Inaczej. To jest ta, taka, ta. Ona kiedyś była tą fryzjerką taką krawcową, bardziej taką laborantką, taka. Introligatorka taka bardziej, tak. Zakład blacharski miała. Gdzie? W kiosku ruchu. Zakład w kiosku ruchu? Tak. Księgowość. Księgowość, a zakład gdzie? No drzwi obok. Co to za kiosk? Co to za zakład?
No to taka, nie kojarzy ksiądz. Ta taka chuda. A która chuda? Ta, co cienia nie rzuca. Ona kiedyś była tą hostesą w ubojni. Hostesą w ubojni? Ta, ją wyrzucili z pracy, bo te folie z parówek wynosiła. Jakie folie? No z parówek, ona sobie tipsy robiła na palce, normalnie. Jakie tipsy, jakie folie? To? No, ja księdz wytłumaczę, wszystko wyjaśnię zaraz. Tak, idzie taśma, nie jest tak. Folia, parówka, folia, parówka, folia, parówka, folia, parówka, parówka, folia, parówka. Tam dwie bez folii poszły. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Folia, parówka, folia, parówka. Długo tak będę folię, parówka oglądał? Ona 8 godzin, cała opisywasz? Kawałek, po co mi całe kobiety mnie opisujcie? Nie... A no to się zaraz wszystko wyjaśni, tu folia. Będzie tak, ja mam to tak, po kłębku do nitki, to spokojnie, spokojnie. I tak, folia, parówka, folia, parówka, folia. Co tam się dzieje? O, jaka chrząska musiała. Coś się zaklinowało. Co w parówkę dmuchacie? No czasami w życiu tak bywa, że i w parówkę trzeba dmuchnąć. Jak w parówkę dmuchnąć? Co wygadam? Co ksiądz może o tym wie? Nie wiem, która to kobieta. Tłumaczcie mi, która to jest kobieta. Po co mi taśmę oglądać z parówkami? Teoretyk się zna. Ja tam swoje wiem. Podejścia nie ma. Kościelny, halo. Tak? Aha, no, tu. Kobieta, która to jest. Kobieta, która. To jest ta, co zaraz się tu wyjaśni. I teraz tak, idziemy dalej. Folia, parówka, folia. Wszystko będzie wiesz, folia, parówka. Odcinamy. I tu jest folia. To ja folię kojarzę. No to ona zaraz za folią stała. To się strasznie wyjaśniło, no, naprawdę. Mówiłem. Macie coś jeszcze dla mnie, takiego mądrego, inteligentnego? Tak, był jeszcze młody pisiak, bo się znowu z teściową pokłócił. Chciałby, żeby ksiądz przyszedł do niej w nocy i ją postraszył. Jak teściową postraszył? Normalnie tam z olejkami. Się zdurnieli tam. Co, zły pomysł? Ja powiedziałem, że ksiądz weźmie jeszcze taki duży zegar, przystawi jej do ucha i powie, wybiła twoja osta. No. Najlepiej, żeby tak mówił. Chodź ze mną do tunelu. Ona by poszła, ona 30 lat na PKP pracowała. Czy byście zdurnieli, co by ludzie o mnie mówili, jakbym z zegarem po wsi chodził? Co, że zegar mi świata purpurowy idzie. Kościelny, przestań. Pierdoły mi gadacie. Ważniejsze rzeczy są w parafii. Proszę mi powiedzieć teraz tak. Ale to. Nie będę ludzi straszył. Co by będą mówić, bo nie ksiądz chodzi straszy. A co gadają? No nie wiem, proszę... Nie... No to ja inaczej zróbmy, bo najlepiej, żeby księdza przebrać, żeby nie poznali, że ksiądz to ksiądz. A gdzie? Co przebrać? Za kogo? No, strój prawie gotowy. Za Zoro. Gdzie za Zoro? No, za Zoro, tylko rozcięcia z boku i normalnie opaska na oczy i jedziesz z wiatrem. Jak jedziesz? Na koniu, normalnie, Zoro, na koniu, normalnie. Koniu. Gdzie, jak ja nigdy na koniu nie jeździłem? No, koń na księdzu też nie jechał. Co ja miałbym na te Zoro zrobić? Normalnie, siada ksiądz na konia, jedzie do niej w nocy, podjeżdżacie po drzwi, wycinacie jej zetkę na szyby i spierdzielacie. To ona się zetki boi. Bardziej RMF. Przestańcie. Proszę odwołać konia. Tak? Proszę? Proszę powiedzieć koniu, że nie jedzie. Jak koniu nie? No normalnie się wchodzi do stajni, się mówi koniu nie jedzie. No jak? Koniu nie jedzie. Ale jak koniu nie jedzie? No. Koniu nie. No ale koniu nie. To... No normalnie się wchodzi i mówi koniu nie. Ale jak nie? Jak ksiądz sobie wyobraża, teraz powiem koniu nie. Koń się podjarał? Jak to się koń podjarał? No? Jak to się koń podjarał? No normalnie chodzi po stajni podjarany, tak będę księdza wiózł, będę księdza wiózł. Proszę o odwołanie koniunie. No jak odwołanie? Koniu stop galop. Na odwołaniu nie wyjeżdżający ze stajni koń. Ten koń pierwszy... Ten koń nie wie, co to galop, on ze stajni raz wyjechał do tej pory. Koń zastajany w stajni.
niewyjechany na ten czas. Coś się księdzu stało? Na czas nastajony jest. Nastajony w boksie stoi. Niewyjechany będzie. Nie wiem, co to jest, ale nieźle daje po kineskopie. Koniu nie koń. Kon nie kon nadawany, stojony. Nierozumiane kon stawane. Kon na stan nie wyjechany. Może księdza czapeczka ciśnie. Ja już nadenerwowan, nie wiedziawszy, co mówiwszy. Kon odwołany jest. No ale jak ja konia odwołam, skąd ja będę wiedział, który to koń? No to rozmawialiście z nim, no. No ale przez telefon. Proszę, odwołane konie, no. No ale koń już 5 dych wziął za akcję. Za jaką akcję? No akcję pod kryptonimem jedzie czarna księżniczka, worek wiśni wiezie. Koń stopowany jest, koniec. Nie w tas, nie ciśnie w ten. Żeby ksiądz jeszcze orzeczenia w zdaniu używał, to byśmy się dogadali, ale... Pierdoły gadacie, ważniejsze rzeczy są. A ja nie wiem, kto tu wie, co pierdoły gada. Ale jak wy najpierw z koniem gadacie, a później ze mną? No z koniem się łatwiej dogada. Dobra, konia przenoszę na wtorek, okej. Okay. Ja nigdzie na koni nie będę jechał, przepraszam, odbiło mi się. Wiem, doszło. Ło. Ja bym zmienił gosposie. Albo chociaż garnki. Ważniejsze rzeczy są w parafii niż gosposia. Zupa rybna z grochową. Kościelny, w momencie, proszę mi powiedzieć jedną rzecz, ale bardzo, bardzo ważne. Proszę bardzo. Ważnie, po bandzie, naprawdę. Proszę szczerze posłuchać mnie teraz. Proszę mi powiedzieć, kto wczoraj... Wczoraj. To jest bardzo ważne. Kto wczoraj podczas mszy... Dosypał do kadzidła marihuany. Chciałem tylko, żeby wesoło i radośnie było. Przez całą mszę? No to trochę trzyma. Ale za to hozanna jak poszła. Ja pierwszy raz falę w kościele widziałem. Co się zaczęło dziać? Najgorsze to było, jak organista zaczął grać, miała matka syna. Ja pierdzielę, róże wyskoczyły na środek, zaczęły sobie dredy z moherów robić. Zaczęły śpiewać, daj mi tę noc. Normalnie, co się działo? Najgorzej miała Pucisowa, bo ona pierwsza odpadła, bo ona najbliżej kadzidła siedziała, nie? Ale za to astma jej przeszła. A ta Luśka z SLD, co pierwszy raz do kościoła przyszła, zaczęła się wydzierać. Wypuśćcie Barabasza! Niby takie głupie, ale jak się okazało, wypuścili. Normalnie, co się działo? Woodstock. Normalnie Woodstock, tylko owsika nie było. Aha, najważniejsze, proszę księdza, już się wszyscy pytają, kiedy następna msza. Naprawdę? Tak, mało tego, powiem więcej, na niedzielę wszystkie bilety wyprzedałem. Yeah! Hey guys, that was indeed a funny video right there. Okay, I really enjoyed this video from the start to finish. This is beautiful. Poland's comedy are just the best. Okay, this is really beautiful. All right, if you have any suggestions
All recommendations, always drop in the comment section, okay? Thank you guys for watching and see you guys in my next video. Bye!